Obecnie około 10 tysięcy firm, a w Brukseli, jak się szacuje, jest prawie 30 tysięcy lobbystów. Dlatego organizacje działające na rzecz przejrzystości unijnych instytucji apelują o wprowadzenie obowiązkowego rejestru, w którym lobbyści będą ujawniać, dla kogo pracują i jakie są ich źródła finansowania. Dla przedstawicieli tych organizacji propozycje Komisji Europejskiej są zbyt słabe. Mijają, z kolei niektórzy unijni urzędnicy już mówią, że Bruksela idzie za daleko w regulowaniu spotkań z lobbystami. Po 3 latach dopiero policja zobaczyła, że są falsyfikaty w muzeum obrazów, a prawdziwe obrazy na Allegro. Po 3 latach. Wschodzie do 22 na południowym zachodzie, a kolejne informacje tutaj w Radiu Tok FM 24 o 13 zapraszam. Śledczego, kryminalistę, tak. Gość z nim rozmawia, a te obrazy giną. Minęła godzina 12.36 w Polskim Radiu 24. Czas na magazyn Świat w Południe, który zaczynamy od śmierci byłego prezydenta, byłego premiera Izraela, jednego z najważniejszych przywódców państwa żydowskiego, Shimona Peresa, który zmarł w nocy w wieku 93 lat w Tel Awiwie. 2 tygodnie temu miał wylew, pod którym, jak twierdzili lekarze, jego stan się poprawiał, zanim wczoraj dramatycznie się pogorszył. Kondolencje i wyrazy uznania pod adresem Shimona Peresa napływają z całego świata. Prezydent USA Barack Obama nazwał go drogim przyjacielem, który kierował się wizją ludzkiej godności i postępu, który wiedział, że ludzie dobrej woli mogą razem działać. Zdaniem prezydenta Francji François Hollande'a, Izrael stracił jednego z najsławniejszych mężów stanu, proces pokojowy na Bliskim Wschodzie jednego z żarliwych orędowników, a Francja wiernego przyjaciela. Jeszcze komentarz z Niemiec. Prezydent Niemiec Joachim Gauck oświadczył, że zachowa w pamięci Shimona Peresa jako polityka wykazującego wolę pojednania z Niemcami mimo popełnionych przez nich w czasie wojny zbrodni. Żal z powodu śmierci Shimona Peresa wyraził także obecny premier Izraela Benjamin Netanyahu. Dziś ma odbyć się specjalne posiedzenie gabinetu, a szef rządu wystosuje orędzie do rodaków. A w studiu Polskiego Radia 24 państwa i mój gość, pani ambasador Izraela w Polsce, Anna Azari. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak powiedziałam, dwukrotnie premier, także prezydent, wielokrotny członek rządu izraelskiego, jeden z ojców założycieli państwa Izrael, laureat również pokojowej Nagrody Nobla za wysiłki na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie. To wielka postać w historii Izraela. Wielka postać w historii Izraela, wielka postać dla wszystkich nas. Ja miałam szczęście jego spotkać bardzo dużo w moim życiu. Ja już pani powiedziała wcześniej, że pierwszy raz spotkałam się z prezydentem. On wtedy nie był prezydentem, on był ministrem transportu, jak mała dziewczynka, imigrantka, która grała na pianino. Ale miała dużo szczęścia spotkać się z nim nie tylko na placówkach, ale i w kraju samym. I my, i najlepsze, co było w tym bardzo ważnym człowiekiem i dziejaczem, mężem stanu, to co on był bardzo prostym, bardzo z poczuciem humoru i on mógł mówić bardzo ciekawe, ja by to nazwała peresyzmami. Ja kilka siebie teraz poszukała na przykład taki peresyzm. Dla mnie być marzycielem to czysty pragmatyzm, to peres. Albo zasługa telewizji jest uczynienie dyktatury niemożliwą, a demokracji nieznosną. To, tak mawiał. On zawsze, każdy wywiad, który on dawał, on miał jakieś coś takiego z humorem, z tymi peresyzmami. Jeszcze raz mówił o Egipcie na przykład, że jest kraj, w których jest, które mają rzeku, a w Egipcie to rzeka, która ma kraj. Bardzo, bardzo tak inny był, niestandardowy. Ale był też z pewnością wytrawnym politykiem, negocjatorem, co udowodnił podczas negocjacji. Myślę, że on był bardzo lepszym mężem stanu
niż politykiem. On prawie, on był dwa razy premierem w Izraelu, ale nie mógł wygrać wyborów. A taka ludzka miłość do niego przyszła, kiedy stał prezydentem. Prezydent u nas to taki trochę jak królewa angielska, to nie on nie rządzi, ale on był, wszyscy jego cenili więcej jak męża stanu, jak takiego marzyciela niż polityka. No właśnie, on chyba kiedyś powiedział, że jestem przegrany, bo przegrałem wybory, ale jestem wygrany, bo służyłem swoim ludziom. O, jeszcze jeden perysyzm. Typowy taki. Tak, on był bardzo ciekawym. Ja trochę z cynizmem myślałam o tym, kiedy mówili, że on cały czas czyta, ale 3 lata temu ja spędziłam z nim kilka godzin, tak jeden na jednego, i ja rozumiem to, że to jest prawda. On czytał. Jest jeszcze jeden perysyzm. Jeśli jest 3 razy dziennie, będziesz najedzony, ale jeśli czytasz 3 razy dziennie, będziesz mądry. On czytał. On czytał, on i był zawsze znał rzeczywistość. On zawsze lubił rozmawiać z młodymi ludźmi. Zawsze znał, nawet spotkał się z takimi celebrytami i był całkiem żywy i nie stary do tego incydentu. Czy tak właśnie zapamiętają go Izraelczycy? Jak Shimon Peres był postrzegany, jak jest dziś postrzegany w Izraelu? Myślę, że każdy należy dla siebie swojego Peresa. Są ludzie, dla których on był pierwszym dyrektorem generalnym Ministerstwa Obrony Izraela i miał bardzo krytyczny wkład w obronę narodową Izraela. Jest ludzie, którzy cenią jego największy za ten wkład, a są ludzie, którzy myślę, że najgłównie to co robił, to negocjacje z Palestyńczykami, z innymi arabskimi krajami. Myślę, że jest wszystko, o czym teraz mówię, że i papież jedzie na jego pogrzeb i papież, i Obama, i Merkel, i Holandy, tam króli, princy. Myślę, że sam Peres mógłby to, jak to używać, dlatego, żeby zrobić czegoś dobrego. No właśnie, jeżeli mówimy już o takich słynnych wypowiedziach, czy też stwierdzeniach Shimona Peresa, on też kiedyś powiedział, że Palestyńczycy są najbliższymi sąsiadami Izraela i mogą stać się najbliższymi przyjaciółmi. To takie dość mocne stwierdzenie, które trudno usłyszeć w wypowiedziach izraelskich polityków. On był zawsze optymistą. Zawsze jego... On był... mógł robić rok za rokiem wszystko, co od niego zależy, dlatego, żeby dobyć jakieś normalnych relacji z naszymi sąsiadami, i nikt nie myślał, że wszystko trudno. I był, tu mam jeszcze jedno jego cytatu z ostatnich lat. O Izraelu. Istniemy od 4000 lat, z czego 2000 spędziliśmy na wygnaniu. Na Bliskim Wschodzie tylko Izrael posługuje się językiem swoich przodków. Gdy zaczynaliśmy, to 64 lata temu, to wywiad, który on dawał 4 lata temu, było nas 650 tysięcy. Więc może rzeczywiście płyniemy niejako pod prąd, ale jednak płyniemy. To typowy Peres, który jednak zawsze
pływać dalej. Perez, który też pozostał aktywny do końca, można powiedzieć, już po tym, jak zakończył funkcję prezydenta w 2014 roku, również udzielał się między innymi w ramach Centrum na Rzecz Pokoju Własnego Imienia. Ostatni raz, kiedy ja sama jego spotkała, było podczas wizyta ministra Schetyny, kiedy był ministrem spraw zagranicznych. W Izraelu byliśmy w tym centrum i to wygląda, ja mogę powiedzieć, że nawet lepsze niż Pałac Prezydencki, bo to centrum Peresa jest nad morzem i on był, funkcjonował jakby był prezydentem i premierem razem. No właśnie, trzeba też na końcu może wspomnieć, że też relacje polsko-izraelskie za czasów Pereza były dobre, prawda? On też myślę, że my mówił o bliskich stosunkach politycznych. Po pierwsze tak, a po drugie myślę, że teraz urodził się, to teraz Białorusa, no to była, on był polskim Żydem, to była Polska i relacje między Izraelem i Polską już nie zależą od jednego czy drugiego polityka, oni ostatnio zawsze dobrze. No właśnie, o wielkiej postaci historii państwa żydowskiego, Szymonie Perezie, premierze, prezydencie i jednym z założycieli państwa Izrael, mówiła ambasador Izraela w Polsce, pani Anna Azari. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Polskie Radio 24. A my w Polskim Radiu 24 zmieniamy temat, przenosimy się do Europy, gdzie jak bumerang powraca pomysł armii pod unijną flagą, choć do jego realizacji, jeżeli kiedykolwiek ona nastąpi, jeszcze bardzo długa droga, co potwierdziło ostatnie nieformalne spotkanie unijnych ministrów obrony w Bratysławie. Czy taka armia jest w ogóle nam potrzebna i dlaczego propozycje z nią związane są konsekwentnie odrzucane? W studiu państwa i mój drugi gość, Jarosław Guzy, komentator spraw międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Tuż przed tym poniedziałkowo-wtorkowym spotkaniem ministrów obrony w Bratysławie Włosi przedstawili swoją propozycję dotyczącą utworzenia, jak zostało to określone, europejskiej wielonarodowej siły z udziałem chętnych państw członkowskich, które chcą dzielić się swoimi oddziałami, systemami kontroli i dowodzenia. To jest kolejny moment, kiedy wróciła ta propozycja, czy też ten pomysł europejskiej armii, ale nie uzyskała ona poparcia państw członkowskich. Jak później mówiono po tym spotkaniu, Unia Europejska nie zamierza budować armii, ale chce zacieśnić współpracę obronną. Chyba to drugie jest możliwe tak naprawdę, bo fantom europejskiej armii już istnieje w przestrzeni politycznej europejskiej od dawna. A to, jak sobie przypomnieć historycznie, Kosowo, ostatni fragment tej ponurej epopei bałkańskiej, to wtedy, kiedy okazało się, że Europa nie jest w stanie poradzić sobie z problemami w Europie, musi korzystać z pomocy Amerykanów. Tak, to kochani, ja dopiero wstałam. No, dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego najlepszego. Oczywiście zawsze była mowa o tym, że one mają być kompatybilne, a nie konkurencyjne wobec systemu obronnego NATO. Zresztą teraz też tak się mówi. Też tak się mówi, no to jest niezbędne. No, strony sojuszu można wyobrazić większość krajów członkowskich sojuszu, a to w dużej mierze się pokrywa w Europie z członkostwem w Unii Europejskiej. Nie do końca, co stwarza pewne problemy. Na przykład Polska nigdy nie pozwoli na to, żeby jakiekolwiek europejskie wysiłki w dziedzinie obronności zaszkodziły zdolności obronnej NATO, żeby osłabił w jakikolwiek sposób sojusz. Oczywiście do tej pory Brytyjczycy byli głównym oponentem budowy takich sił. No i teraz też się mówi, że w związku z Brexitem może się pojawić taka szansa. Pojawiła się okazja jeszcze na dodatek. A gdzie to może się w Arkadach spotkamy? Wszyscy zdają sobie sprawę, że Unia Europejska wymaga reformy, o czym wiemy. Bratysława była poświęcona takiej wstępnej dyskusji na ten temat. O której będzie? Za ile? Jeżeli by tak prześledzić wszystkie możliwe pola, na których można by, czy trzeba by zreformować Unię Europejską, coś zrobić, to okazuje się, że najłatwiej jest rzucić hasło sił zbrojnych. Może w praktyce jest to szalenie skomplikowane, ale hasłowo można rzucić, bo nikt nie będzie do końca protestował. Ale widać potem po tej propozycji włoskiej, że w momencie, kiedy pojawia się jakikolwiek szczegół, to zaczyna się
bardzo trudna dyskusja. No właśnie, Włosi przedstawili, tak jak wspomnieliśmy, tę propozycję tych europejskich sił. Wcześniej była też propozycja w połowie września niemiecko-francuska dotycząca też zaciśnienia współpracy obronnej, ale jak tak naprawdę może to wyglądać w praktyce? No właśnie, trzeba zadać sobie pytanie, jaki cel byłby powoływania tych jednostek czy też budowy struktur obronnych Unii Europejskiej. I można sobie śmiało wyobrazić kwestie niekontrowersyjne. Mamy na przykład wzmocnienie granic Unii Europejskiej, co wymaga nie tylko wzmocnienia Straży Granicznej czy Frontexu, ale przecież jest prowadzona operacja na Morzu Egejskim i analogiczna będzie prowadzona na Morzu Śródziemnym w okolicach Wybrzeża Libijskiego, gdzie NATO dostarcza jednostki morskie, które pomagają zahamować ten przepływ nielegalnych uchodźców, nielegalnych imigrantów i widać, że Unia Europejska nie ma po prostu struktur czy też możliwości. Więc tutaj śmiało można sobie wyobrazić, niepotrzebne są amerykańskie okręty. Naprawdę siłami krajów europejskich można tego typu akcje prowadzić. Idąc krok dalej, są takie akcje, z reguły Francja do nich wzywała, to znaczy takie misje pokojowe. Na szczęście wojny bałkańskie się skończyły, ale przecież są konflikty w innych częściach świata, gdzie, chociażby w Afryce, tak. I tutaj w kontekście również walki z terroryzmem, w sensie tych gniazd terroryzmu, które pojawiają się w bardzo egzotycznych miejscach, takie siły ekspedycyjne, unijne, gdzie jest ograniczona skala, jeśli chodzi o siły militarne użyte, można sobie wyobrazić, że Europa sobie w stanie poradzić. Ale już przechodząc do dalszego etapu, na wyższy poziom, przypomnijmy sobie operację w Libii. Już abstrahując od tego, czy ona była politycznie zasadna, czy nie. To miała być akcja europejska, tak naprawdę, znaczy w tym przypadku brytyjsko-francuska. Ale Wielka Brytania i Francja dysponują największym potencjałem militarnym w Europie. Łącznie zresztą z bronią atomową, a chociaż się tutaj nikt nie mówi o użyciu tej broni. Faktem jest, że bez pomocy Amerykanów, wsparcia logistycznego, uzupełniania na przykład arsenału, jeśli chodzi o amunicję, pociski rakietowe. Po prostu ta operacja byłaby niemożliwa. Tu się też pojawiają wątpliwości dotyczące finansowania takiej ewentualnej, wzmocnionej współpracy obronnej, bo skąd na to wziąć pieniądze? Wiemy, że chociażby przykład NATO i państw NATO pokazuje, że państwa członkowskie niechętnie zwiększają swoje nakłady na obronność. No niechętnie, to znaczy od 1989 roku jest taka redukcja wydatków na zbrojenia w większości krajów europejskich, taka renta pokoju, jak to się mówiło, no, okazało się, że świat jest dalej niebezpieczny. Ja tutaj bym przeszedł jeszcze właśnie do takiego głównego problemu. Z punktu widzenia polskiego to łatwo zauważyć. Dla nas podstawowym wyzwaniem, zagrożeniem jest imperialna polityka Rosji. Graniczymy z Rosją, Unia Europejska graniczy z Rosją. Co więcej, są kraje takie jak Ukraina, które są przedmiotem agresji rosyjskiej, jednocześnie są krajami stowarzyszonymi z Unią Europejską już w tej chwili i w oczywisty sposób aspirującymi do tego, żeby z Europą być związanym. Więc pytanie, czy Unia Europejska może kogokolwiek takiego jak Rosję odstraszyć chociażby. Przecież strategia odstraszania to jest to, co zadekretowano na szczycie NATO. I to w pewnym sensie zadziałało, ale naprawdę, nawiązując do tych Włochów zresztą, bo pamiętajmy o tym, jaka jest siła polityczna Unii Europejskiej. Jest bardzo słaba. Unia Europejska jest bardzo rozbita politycznie, już zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, relacje z Rosją. Widać zasadnicze różnice, drastyczne. Czy chcemy, żeby odstraszali na przykład włoscy dowódcy pod komendą włoskich polityków? No, bez Amerykanów trudno można sobie wyobrazić jakąkolwiek realną siłę odstraszania, czyli główny cel obronny krajów europejskich, zwłaszcza krajów wschodniej flanki, ale również południowej. To są Stany Zjednoczone, po prostu. Skoro już mówimy o Stanach Zjednoczonych, bo wspomnieliśmy o tym, że takim też być może pretekstem, czy też okazją do dyskusji na temat unijnej armii, wzmocnienia tej współpracy obronnej jest perspektywa Brexitu, ale też pojawiły się takie komentarze, że może ewentualny wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trumpa, który wielokrotnie w swoich komentarzach podważał współpracę NATO, mówił, że kraje europejskie muszą płacić Amerykanom za obronę. I takie tendencje ewentualne izolacjonistyczne Stanów Zjednoczonych, czy to według Pana też może być takim pretekstem
do rozmów i do konieczności może tych rozmów na temat wspólnej europejskiej obronności. Znaczy może temu sprzyjać i właśnie może sprzyjać tej ryzykownej tendencji odizolowania się Europy od Stanów Zjednoczonych. To są cele strategiczne Rosji, powiedzmy sobie szczerze. Zbudowanie granicy morskiej i Brexit jest strategicznie dla Rosji bardzo korzystny, ponieważ Rosja według koncepcji, które dominują w kremlowskich elitach, chce postawić granicę na Atlantyku i Wielka Brytania i Stany Zjednoczone mają zostać poza, a na kontynencie euroazjatyckim ma dominować Rosja ze swoimi partnerami. Jeżeli sobie przypomnimy, że część polityków europejskich w krajach takich jak Niemcy na przykład, również Włochy, ale Francja, to są politycy, którzy tęsknie patrzą na współpracę z Rosją, którą tak naprawdę Rosja ostatnio uniemożliwiła przez swoje działania, agresywne działania. Po prostu tutaj jest duże ryzyko. Donald Trump w debacie powiedział, że on się na to specjalnie nie interesował, co było dosyć kompromitujące jak na kandydata na prezydenta, ale rzeczywiście jest to niepokojące, tak jak jego związki rosyjskie. Więc jest ryzyko i czy się to ułoży, naprawdę trudno powiedzieć. Moim zdaniem Europa nie ma w tej chwili potencjału ani politycznego, ani logistycznego, żeby zbudować siły zbrojne. Więc chyba to pozostanie hasłem. Czyli wiele powodów, dla których ta debata wraca. Zobaczymy, jak w praktyce będzie wyglądało to zacieśnienie współpracy obronnej w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo serdecznie Państwa i moim gościem był Jarosław Guzy, komentator spraw międzynarodowych. Dziękuję. Dziękuję. I to już wszystko. Tylko do piątku w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na RTV lub AGD otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład za 58-calowy telewizor Samsung Full HD Smart TV. Za 2699 zł. MediaMarkt.pl. Obscilax, czyli historia o tym, jak znów poczułam się lekka jak piórko. Kłopoty z wypróżnianiem potrafią uprzykrzać życie. Bywało, że nawet przez parę dni nie chodziłam do toalety. Czułam, jakbym ważyła tonę. Próbowałam różnych sposobów, ale organizm się do nich przyzwyczajał. W końcu sięgnęłam po suplement diety Obscilax. Obscilax to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wypróżnianie. Obscilax dostępny w fioletowym opakowaniu z piórkiem. Obscilax. Poczuj się lekko. Kupując duże opakowanie, oszczędzasz do 40%. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem ćwiartka z kurczaka nie kosztuje tylko 3,69 za kilogram, a ptasie mleczko wszystkie rodzaje 8,99 za opakowanie. Oferta ważna do poniedziałku 3 października. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Nazywam się Joanna Filipczak. Jestem pedagogiem szkolnym. Często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że przyczyną może być niski poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Ja, Jakub Wojewódzki. I ja, Renata Kaczoruk. Chcecie? Chcemy! Ogłaszam, że macie formułę Duet Play. Bo duety w Play płacą mniej. Przejdź do Play i stwórz duet z kim chcesz. Wybierz formułę duet już za 45 zł za dwie osoby, bo duety w Play płacą mniej. Dodatkowo możesz wybrać nawet dwa smartfony Samsung. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał wyśnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam wokaler. Dla mnie wokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na wokaler. Wyrób medyczny wokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wokaler. Do wyboru w trzech smakach. No to pokażcie, co potrafi ta wasza nowa papuga. Proszę bardzo. Gdzie znajdę telefon, internet i telewizję z gwarancją najniższej ceny? A gdzie jest do tego rabat na sprzęt AGD i RTV? To ja też was papuguję i wezmę smartną. Oferta, jakiej jeszcze nie było. Telefon, internet LTE Plus i telewizja za 76 zł, a do tego rabat 10% dla klientów SmartDom na sprzęt AGD i RTV. Szczegóły na plus.pl, cyfrowypolsat.pl lub w punktach sprzedaży. Hej, nocny Marku. Romku. Kawu się popijamy? No, popijamy.
Obudź się, Romanie, i zacznij kupować kawę Bellarum z Lidlu. Większość Polaków uznała smak kawy ziarnistej Bellarum z Lidla za tak samo dobry lub lepszy niż kawy numer 1 na rynku. Więc wybierz kawę ziarnistą Bellarum, która w regularnej cenie kosztuje tylko 29,99 za 1 kg. Wyniki badań dostępne na www.gfk.com/pl. W sprytniej daniu kupować marki Lidla. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych odskrzeli płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflowarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rząd zajmuje się projektem ustawy budżetowej na rok 2017. Minęła 13. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Po posiedzeniu Rady Ministrów premier Beata Szydło ogłosi personalne i systemowe zmiany w rządzie, poinformował rzecznik Rafał Bochenek. Polska delegacja będzie negocjowała z Rosjanami warunki transportu samochodowego. Rozpoczniemy naszą rozmowę od doprowadzenia do podpisania instrukcji przewozowej. Awans i 36. miejsce Polski na liście najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Dziś poznamy szczegóły rekonstrukcji Rady Ministrów. Jak poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek, premier Beata Szydło poinformuje o zmianach personalnych i systemowych na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów. Co na ten temat mówi się w kuluarach sejmowych? To pytanie do naszego reportera Lucjana Olszówki. Głosy, jakie słychać w Sejmie, to albo głosy z życzeniami dymisji dla poszczególnych ministrów i o tym mówi opozycja. Parlamentarna większość z kolei tonuje te nastroje, zapewniając, że rekonstrukcja rządu to naturalny proces rządzenia. Posłowie spoza większości wyliczają nazwiska kolejnych ministrów, których dymisji oczekują, wraz z listą zarzutów. No i tak na przykład PSL nieustająco punktuje ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, Platforma ministra Macierewicza krytykuje, a Nowoczesna samą premier, oczekując, że to ona poda się do dymisji, no a stary przejmie prezes Prawa i Sprawiedliwości. Te oczekiwania opozycji z ogromną dozą prawdopodobieństwa nie będą miały okazji, by zostać spełnione, bo nieoficjalnie mówi się o tym, że rekonstrukcja dotyczyć ma zaledwie 2-3 resortów i nie będą to te czołowe wymieniane przez opozycję. Zmiany mają dotyczyć sektora finansów. Głównie te kompetencje resortu Pawła Szałamachy mają zostać przekazane w większości ministrowi rozwoju i wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu, któremu z uwagi na ilość kompetencji przypadłby tak zwany już super resort. O tym, że Paweł Szałamacha, minister finansów, kończy swoją misję, ma świadczyć także fakt, że to dzisiejsze posiedzenie rządu dotyczy ustawy budżetowej. Rząd ma ją dziś przyjąć i tym samym zakończyć pracę nad nią i skierować ten projekt do Sejmu. I to właśnie po obradach gabinetu premier Szydło ma odbyć się konferencja dotycząca zmian w rządzie. Wstępnie planowana godzina jej rozpoczęcia to godzina 15. A te zmiany mają dotyczyć także wojewodów. Ma te na razie nieoficjalną informację, wydaje się potwierdzać komunikat rzecznika rządu, który poinformował, że w czwartek premier spotka się w Warszawie właśnie z wojewodami. Według nieoficjalnych informacji TVP Info z kolei zmiany dotyczyć mają także resortu budownictwa i resortu infrastruktury. On ma zostać się połączony w jeden resort budownictwa, który zajmowałby się realizacją drugiego sztandarowego programu rządu Mieszkanie Plus. Planowane zmiany w rządzie, o tym w relacji reportera Polskiego Radia 24 Lucjana Olszówki. Minister infrastruktury i budownictwa zapewnił, że program Mieszkanie Plus jest adresowany do wszystkich Polaków. Złodziejstwa, to jest tej morderstwa. Wczoraj uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego. Minister Andrzej Adamczyk podkreślił w radiowej jedynce, że w programie będą wykorzystywane zasoby nieruchomości Skarbu Państwa. Tereny, które są przydatne do zabudowy mieszkaniowej, tereny, które zarządzają się starostowie w imieniu państwa, którymi zarządzają również fundusze, chociażby Agencja Nieruchomości Rolnych, i chociażby Agencja Mienia Wojskowego. Dzisiaj to jest według naszej oceny, a spłynęły takie oceny, prawie 10 tysięcy hektarów dobrych
terenów, które możliwe są do wykorzystania pod zabudowę. Dzisiaj to są setki, jak nie tysiące hektarów. Z powodu pieniędzy, z powodu złodziejstwa, okupu, krętactwa, oszustwa. Mieszkania na wynajem na państwowych gruntach oraz indywidualne konta dla oszczędzających na własne lokum. Zapisy do programu mają się rozpocząć w przyszłym roku, a w 2019 roku pierwsi uczestnicy mają otrzymać klucze do mieszkań. Podpisanie instrukcji przewozowej jest głównym celem polskiej delegacji na rozmowach w Petersburgu. Chodzi o dokument wyjaśniający szczegóły polsko-rosyjskiego porozumienia regulującego transport samochodowy. Na początku roku doszło do wstrzymania przewozów między naszymi krajami, ale po trudnych rozmowach udało się dojść do porozumienia w zakresie liczby pozwoleń na przewóz dla polskich ciężarówek. Teraz jednak Rosjanie stawiają nowe żądania, a instrukcja przewozowa wciąż nie jest uzgodniona, powiedział wiceszef resortu infrastruktury i budownictwa Jerzy Schmidt. Niestety w ciągu tych kilku miesięcy nie udało nam się doprowadzić do tego, że strona rosyjska podpisze tę instrukcję, mimo że jej treść była uzgodniona. Dzisiaj zgłaszają do niej kolejne postulaty. Dlatego to przede wszystkim rozpoczniemy naszą rozmowę od doprowadzenia do podpisania instrukcji przewozowej. Wiceminister podkreślił, że podpisanie tego dokumentu jest warunkiem do dalszych rozmów. Jeśli to się nie uda, możliwe jest ponowne wstrzymanie transportu między Polską a Rosją w przyszłym roku. Niestety nie można tego wykluczyć. No, oprócz tej sprawy instrukcji mamy też ciągle sprawy związane z problemami ze tranzytem polskich transportów do Kazachstanu. Mamy sprawę tzw. Krasnej Gorki, czyli jednego przejścia, przez które polscy przewoźnicy mogą wjeżdżać do Rosji, terytorium Białorusi. Wtedy te wszystkie sytuacje, które już potem zdarzają się w czasie przejazdu, kwestionowanie naszych zezwoleń. W ramach podpisanego porozumienia do końca roku przewozy są zagwarantowane. Polscy przewoźnicy otrzymali 170 tysięcy zezwoleń przewozowych, w tym 30 tysięcy z nich dotyczy transportu z krajów spoza Federacji Rosyjskiej. Na rozmowach w Petersburgu polska delegacja będzie przebywała do piątku. Negocjacje ze strony rosyjskiej będzie prowadził wiceminister. Polska awansowała i jest na 36. miejscu listy najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata. Tak wynika z raportu sporządzonego przez ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego. Na pierwszym miejscu, tak jak poprzednio, jest Szwajcaria. Za nią Singapur, Stany Zjednoczone i Holandia. Wysoko są także Niemcy, Wielka Brytania, kraje nordyckie i Japonia. Największy awans odnotowały Indie. Polska na pozycji 36. ma wysokie notowania, jeśli chodzi o zdrowie i wykształcenie podstawowe. Znacznie słabiej jest w dziedzinie innowacji czy wydajności rynku pracy. Największy problem w Polsce stanowią przepisy podatkowe. Autorzy raportu stwierdzają, że globalnie spada otwartość gospodarek, co hamuje rozwój. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Obywatel Rosji Iwan K., który sterował dronem nad Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, usłyszał zarzut związany ze złamaniem prawa lotniczego. Taką informację przekazał rzecznik warszawski prokuratury okręgowej Michał Dziekański. Drugi z mężczyzn został tylko przesłuchany. Obaj zostali zwolnieni do domu. Iwanowi K. został przedstawiony zarzut o to, że w dniu 26 września w Warszawie, w rejonie Alei Ujazdowskich i ulicy Bagatela, naruszył przepisy ruchu lotniczego w ten sposób, że wykonywał lot przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego, nie składając do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zgłoszenia o określeniu możliwości wykonywania takiego lotu. Postępowanie karne w tej sprawie cały czas będzie się toczyło. W poniedziałek dron, który latał w okolicach kancelarii premiera, zauważył funkcjonariusz BOR na tzw. posterunku zewnętrznym kancelarii. Zatrzymano dwóch Rosjan. Za złamanie prawa lotniczego grozi do 5 lat więzienia. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilkanaście osób w sprawie wyłudzeń kredytów. Śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Warszawie, a podejrzani mogli przywłaszczyć sobie nawet kilkaset milionów złotych. Sprawa ma dotyczyć dwóch banków. Wczoraj na terenie całego kraju doszło do zatrzymania 13 osób. Centralne Biuro Antykorupcyjne na razie nie mówi wiele. Wczoraj z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. Kilkanaście osób zatrzymanych w wyłudzeniu kredytów na kilkaset milionów kwotę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi m.in. o bank spółdzielczy w Nadarzynie. W proceder były zaangażowane tam dwie kobiety, które działały w poprzednim zarządzie banku. Pieniądze były wyłudzane przez firmę na podstawie zmanipulowanych opinii rzeczoznawców przy współpracy szefów banków. Mariusz Piśniewski, Polskie Radio.
zaatakował siekierą pracownicę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margolinie. Dziś poznański sąd skazał go na 8 lat więzienia. To kara za usiłowanie zabójstwa. Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony, kierując ostrze siekierę w stronę głowy kobiety, chciał ją zabić. W lutym tego roku oskarżony przyszedł do Ośrodka Pomocy Społecznej, bo był niezadowolony z wysokości przyznanego zasiłku. Pod kurtką miał siekierę. Oskarżony był niezadowolony. Sędzia Izabela Demel poszedł do tego ośrodka i dopiero na skutek rozmowy z pokrzywdzoną oskarżony w sposób nagły wziął siekierę i najpierw tą siekierą uderzył kilkakrotnie w lat, a następnie tą siekierą próbował uderzyć pokrzywdzoną. Do tragedii nie doszło, bo w obronie kobiety stanęła kierowniczka ośrodka. Podbiegła i wyrwała tak naprawdę oskarżonemu tą siekierę z rąk. Oskarżony przyjął wyrok bez emocji. Wcześniej mówił, że nie chciał nikogo zabić. Poszedł do ośrodka upomnieć się o swoje prawa. Na ogłoszeniu wyroku nie było ani prokuratora, ani obrońcy oskarżonego. Nie wiadomo więc, czy będą się odwoływać. Sąd zdecydował, że ze względu na wysokość kary oskarżony pozostanie w areszcie. Magda Konieczna, Radio Merkury. W nocy w Tel Awiwie zmarł były prezydent i premier Izraela Shimon Peres. To jeden z twórców historycznego porozumienia między państwem żydowskim a Organizacją Wyzwolenia Palestyny z 1993 roku. Kondolencje płyną z całego świata. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama w oświadczeniu napisał, że Shimon Peres był jednym z niewielu światowych przywódców, którzy rozszerzali naszą wyobraźnię moralną i zmuszali go oczekiwać więcej od siebie samych. Nazwał go przyjacielem, który nie chciał zrezygnować z marzenia o pokoju. Prezydent Francji François Hollande oświadczył, że Izrael stracił jednego z najsławniejszych mężów stanu. Proces pokojowy na Bliskim Wschodzie jednego z żarliwych orędowników, a Francja wiernego przyjaciela. Prezydent Rosji Władimir Putin napisał z kolei, że męstwo i patriotyzm Peresa za każdym razem budziły jego zachwyt. A w Rosji Peres będzie pamiętany jako zwolennik rozwijania przyjacielskich stosunków. Shimon Peres pełnił wszystkie najważniejsze funkcje polityczne w Izraelu. Był prezydentem i premierem. Odegrał kluczową rolę w izraelsko-palestyńskim procesie pokojowym, za co otrzymał zresztą pokojową Nagrodę Nobla. Proces pokojowy nie doprowadził jednak do zakończenia konfliktu. Shimon Peres miał 93 lata. Zostanie pochowany w piątek w Jerozolimie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kolejna akcja hiszpańskiej policji przeciwko dżihadystom. Dwóch mężczyzn aresztowano w Barcelonie i jednego w Melilli, mieście po marokańskiej stronie Morza Śródziemnego. Jak informuje hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, tworzyli oni grupę terrorystyczną, której celem było propagowanie idei samozwańczego państwa islamskiego i werbowanie przyszłych dżihadystów. Więcej na ten temat Ewa Wysocka. Hiszpański MSW informuje, że rozpracowana grupa była bardzo dobrze zorganizowana. Aresztowani stworzyli w sieciach społecznościowych stronę pod nazwą Islam po hiszpańsku. Na niej propagowali państwo islamskie i akcje przeprowadzane przez terrorystów. Strona ma ponad 32 tysiące fanów, zamieszczających najbardziej radykalne komentarze. Aresztowani w Hiszpanii mieli werbować na dżihadystów. Akcje przeprowadzono wspólnie z niemiecką i belgijską policją i w obu tych krajach również doszło do aresztowań. To 10. akcja od początku roku i druga w tym tygodniu. Przed 2 dniami w Hiszpanii aresztowano 2 dżihadystów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże. Odpowiedzialny za bombardowania lekko odpowiedzą za to przed Bogiem, powiedział papież w czasie audiencji generalnej w Watykanie. Franciszek raz jeszcze apelował o pokój, jak się wyraził, w umiłowanej i pomęczonej Syrii. Wielkim poruszeniem i smutkiem papież stwierdził, że nie przestają docierać do niego dramatyczne doniesienia o losie ludności Aleppo, z którą jednoczy się w cierpieniu przez modlitwę i duchową bliskość. Melestrime profondo dolor, wyrażając głęboki organizować wielkie zaniepokojenie tym, co dzieje się w tym umęczonym mieście, gdzie umierają dzieci, starsi, chorzy, młodzi, wszyscy. Ponawiam, skierowany do wszystkich apel o zaangażowanie się z całych sił w ochronę cywilnej ludności, uważając to za stanowczy i pilny obowiązek. Apeluję do sumień odpowiedzialnych za bombardowania, którzy odpowiedzą za to przed Bogiem. To nie pierwszy tak dramatyczny apel papieża Franciszka o wstrzymanie działań zbrojnych w Syrii. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. Dziś
Dziś przeważnie pogodnie, jedynie na północy kraju pochmurno i przelotny deszcz. Temperatura od 14 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie, a wiatr dziś umiarkowany i dość silny, południowy i południowo-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Ryba jest świetna. Podobno gdzie indziej, żeby kupić mięso wieprzowe 10% taniej, musisz mieć jakąś specjalną kartę. A w Lidlu od czwartku do niedzieli bez żadnej karty dostaniesz minimum 12% rabatu na wszystkie świeże mięsa wieprzowe. Tak jest, w Lidlu co najmniej 12% rabatu na mięsa wieprzowe. Na przykład polędwiczka wieprzowa tylko 22,50 za kilogram. Bez karty i bez zawracania głowy. W Lidlu wszystkie świeże mięsa wieprzowe minimum 12% taniej. Lidl, co tydzień coś nowego. Magnetyczne spojrzenie, podkreślone długimi i gęstymi rzęsami. Tylko jak to osiągnąć? Próbowałam chyba wszystkiego. Odkryję Regenerum, regeneracyjne serum do rzęs. Serum z eyelinerem stymulujący bólki, a serum ze szczoteczką uczestników prominentnych tych manifestacji mówi, że chodzi o to, żeby było takie... Podwójne działanie, super! Dzięki Regenerum moje rzęsy stały się naturalnie dłuższe, krótsze, gęstsze.